Cześć, ja jestem Daniel, wy oglądacie kanał RR Moto i w tym filmie powiemy sobie o błędach doświadczonych motocyklistów. Na kanale jest już materiał z błędami początkujących motocyklistów i to jest dosyć oczywiste, ale okazuje się, że my, doświadczeni motocykliści, również przez wiele lat swoje błędy robimy i je mnożymy. Dlatego warto się po prostu pozbyć tych złych nawyków. Zaciekawieni? No to lecimy z tematem. Pierwszy i największy grzech doświadczonych motocyklistów to tekst "Mnie to nie dotyczy". Ile razy to słyszałem i ten tekst tak naprawdę określa bardzo dużo rzeczy, bo dotyczy to osób, które mówią: a, jadę tylko do sklepu, potrzebuję coś tam kupić, więc biorę plecak, kask i lecę, nie ubieram nic więcej i co? I okazuje się, że na tym jednym rondzie akurat dzisiaj był rozlany olej albo leżał żwir i po prostu zaliczyliście glebę i cała ta część jest pozdzierana. A gdybyście zarzucili cokolwiek na siebie, to nie byłoby tego problemu. Albo "mnie to nie dotyczy", czyli na pierwszej jeździe sezonu, kiedy wiecie, że macie jeszcze stare opony, bo nowe już leżą w garażu, ale jeszcze ich nie wymieniliście, asfalt się nie klei, wy od razu odkręcacie na maksa gaz, bo chcecie przypomnieć swoim kolegom, jak zajebiście ryczy wasz motocykl. I co? I bardzo często, mimo że jesteśmy doświadczonymi motocyklistami, to ten motocykl wyrywa nam się spod kontroli. Bum, gleba. A przecież nas to miało nie dotyczyć. To jest najpopularniejsza wymówka. Mnie to nie dotyczy. Punkt drugi to jest gonienie świętego Graala. I w przypadku motocyklistów, czym jest święty Graal? Przeważnie jest to większy, nowocześniejszy i przede wszystkim dużo mocniejszy motocykl. Sam to przerabiałem, bo zaczynałem tak od 600, później 750, później 954, a już od początku stwierdziłem, koledzy mi podpowiadali, po co będziesz przechodził całą tą drogę, będziesz się męczył, kupował, sprzedawał, jakby to było jakieś trudne, nie wiadomo dlaczego. Kup od razu litra, nie? No jakby po co się rozdrabniać, kup od razu litra. Każdy kiedyś dążył do tego sportowego litra, a dzisiaj każdy dąży do już nawet większych pojemności niż te litry i do większych mocy niż 150 koni mechanicznych. Dziwny jest ten wyścig, w sumie ja z niego trochę już wypadłem, bo żaden z moich motocykli, który mam w tej chwili, nie przekracza 120 koni mechanicznych, a nawet te 120 to i tak jest sporo. Ale tak, to jest dalej wśród motocyklistów i mało tego, chcemy tą moc nadrabiać szybciej niż powinniśmy. W sensie szybciej niż ona realnie jest nam potrzebna. Dlaczego? Po co? Skąd to wynika? Czy to jest jakieś właśnie takie nasze męskie dążenie do posiadania największej mocy, jaką tylko się da? Ale przecież zawsze wyjdzie coś mocniejszego. Nie wiem, ale ten święty Graal wśród motocyklistów wciąż jest. A jednocześnie robimy takie błędy jak na przykład zaniedbywanie kasku. I tutaj nie mówię, że nasz kask jest brudny, bo tak też się zdarza, ale można go wyczyścić. Ale w ogóle zaniedbywanie tematu kasku. Dużo motocyklistów, z którymi miałem okazję porozmawiać, mówi, że a, kask i tak mi nie pomoże. I tu jest błąd. Ilukrotnie widziałem wypadki motocyklowe z zawodnikami na torze przy prędkościach 300 km na godzinę, gdzie nic im się nie stało. Okej, oni nic nie mieli szansy uderzyć, na szczęście. A czasem uderzali o motocykl, o glebę, toczyli się, ale prędkości były ogromne. I te kaski im pomogły. Nic im się nie stało, tak? Więc jak ktoś mi mówi, że kask nic nie zmienia, no sorry. A wiecie, z jakimi prędkościami na ostatnim wyścigu MotoGP jeździli? 370 km na godzinę. I te kaski są stworzone pod taką prędkość. Oczywiście, jak uderzycie w mur albo w autobus, to nic wam nie pomoże. To jest prawda. Ale w każdym innym wypadku warto na głowie mieć jak najmocniejszy kask. I teraz uwaga! Kask ma dwie funkcje. Znaczy, funkcji ma więcej, ale dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, bezpieczeństwo. O tym wam już powiedziałem, tak? Po drugie, komfort. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że kask ma również wpływ na komfort. Im lepszy kask sobie wybierzemy, lepiej dopasowany do naszych potrzeb, bo to też jest ważne, bo mamy różne rodzaje kasków, tym na przykład będziemy mieli lepszą wentylację, większego pinlocka, przyjemniejszy środek, lepiej dopasowany pod okulary albo pod intercom, mocniejszą, ciemniejszą blendę. Jedni będą chcieli mieć z daszkiem, inni lepszy system otwierania szczęki. To wszystko jest ze sobą powiązane i kask ma ogromny wpływ na nasz komfort. Ale pamiętajcie o tym, że nie ma super idealnie cichych kasków. Tak, testowałem Shoya, testowałem Schuberta,
Testowałem HJC, takie filmy również u nas na kanale z porównań znajdziecie. Natomiast pamiętajcie, że w dłuższych trasach czy przy większych prędkościach warto po prostu wyposażyć się w stopery motocyklowe. One kompletnie różnią się od tych, które możecie kupić w sklepie BHP, bo one Was totalnie nie zamykają, tylko wyciszają niepożądane dźwięki, czyli w tym wypadku świst powietrza. I też nie powiem Wam, że jedna marka jest najlepsza, a inne są B. Nie, każda z marek robi to trochę inaczej i warto sobie to przetestować, czy my chcemy na przykład coś od Pinlocka, czy chcemy lupy, czy chcemy na przykład Alpine. Każda z tych marek ma swoje mocne strony, ja jeździłem w każdej z nich. I w zależności, powiem Wam tak, to wszystko zależy od tego, jaki macie typ ucha, jaką macie budowę ucha. I tak musicie to sobie po prostu przetestować, sprawdzić i będziecie na pewno zadowoleni, bo znacznie zwiększa się komfort jazdy. Kacze nóżki. To jest błąd, który sam popełniałem przez wiele lat. Tutaj biję się w pierś, przyznaję się. Nawet na filmach sprzed niektórych 3-4 lat takie rzeczy jeszcze mi się zdarzały. Ale im częściej jeździłem na tor, tym bardziej koledzy mnie poprawiali, tym bardziej ja sam to wszystko dostrzegałem. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Kacze nóżki to jest przesunięcie naszych stóp na podnóżkach. Tak naprawdę powinniśmy na nich opierać palce i dociskać do środka, tak żeby jak najlepiej trzymać kolanami nasz bak. Ale wiele osób, w tym również tak jak powiedziałem ja przed chwilą, rozluźniamy swoją pozycję, nogi idą szerzej, nie trzymamy się baku, a nasze nogi zjeżdżają. I zamiast trzymać nogę w taki sposób palcami, ona schodzi sobie gdzieś do tego momentu. I w tym momencie nie dość, że nie trzymamy się baku, czyli zaczynamy trzymać się kierownicą, już cała pozycja jest zła, to jednocześnie nasze nogi się gdzieś tam rozjeżdżają. I dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że kiedy pokonujemy jakieś zakręty, to sam osobiście już dotykałem butem asfaltu. Normalnie zdzierałem but. I to jest niebezpieczne, ponieważ mogłoby mi tą nogę wygiąć do tyłu. Raz mi ją nawet wygięło, ale z innego powodu, bo robiłem lekkie stopale i gdzieś tą nogą chciałem się podeprzeć, bo zaczął mi przód uciekać i momentalnie mi wybiło tą nogę do tyłu przy prędkości 50-70 km na godzinę. I teraz zróbmy to samo, ale mając nogę zakleszczoną pomiędzy podnóżkiem a dźwignią zmiany biegów, gdzie bardzo często w taki sposób trzymamy tą nogę i ją nam wyrywa do tyłu. No, możecie sobie wyobrazić, to jest bardzo nieprzyjemne. I kolejna rzecz, poza tym, że mamy gorszą manewrowość, bo nie trzymamy się tego motocykla, to w razie wypadku ta noga właśnie gdzieś tutaj jest w stanie nam zblokować się. To jest, no jakby ja sobie tego nie wyobrażam, jak cały ten staw skokowy, to jak to wszystko po prostu niszczy się. Nieważne jakie macie buty, to już macie po stopie. Nie? Więc nie róbcie, proszę, nie jeździcie w taki sposób i zwracajcie innym uwagę również na to. Na początku, ja wiem, jest trochę mniej komfortowo, musicie się przyzwyczaić, ale ja nawet na takim motocyklu w taki sposób jeżdżę. Jedynie, gdzie można mieć wyjątki, to na przykład, kiedy mamy podesty na motocyklu. Tak, niektóre motocykle występują z podestami, wtedy pełną stopę sobie tam kładziemy, ona nie wystaje, tak? W każdym innym wypadku spróbujcie jeździć w taki sposób, jak Wam powiedziałam przed chwilą i jak tylko się przyzwyczajicie, to sami stwierdzicie, że macie dużo większą władzę nad motocyklem i jesteście bezpieczniejsi. I tutaj przy okazji możecie ten film podesłać również osobom, które właśnie w taki sposób jeżdżą, żeby im uświadomić to, nie? Także teraz cała moc po Waszej stronie. Kolejne dwa punkty łączą się bardzo mocno ze sobą, ponieważ bardzo często inwestujemy w motocykl. W ciuchy motocyklowe, żeby zwiększyć nasz komfort, naszą widoczność, w motocykl, żeby był jeszcze ładniejszy. Ja sam Bobera przerobiłem, też parę złotych na to wydałem. Ale mało czasu i energii, i pieniędzy poświęcamy na to, żeby brać udział w szkoleniach. I teraz uwaga, dobre na przykład slidery albo, nie wiem, lusterka i kierunkowskazy. Kierunkowskazy w Yamasze, te fajne pływające, potrafią kosztować 800 zł. Ile kosztuje szkolenie na torze? 800 zł. Zobaczcie, że cena za kierunkowskazy jest równowarta cenie takiego szkolenia, a da się znaleźć i tańsze szkolenia na mniejszych torach. Już za próg wejścia tak naprawdę świat szkoleń to 500 zł tak naprawdę. I później sobie windujemy do góry w zależności, czy chcemy mieć większy ośrodek, mniejszy, większą ilość instruktorów, czy chcemy tylko pojeździć, czy chcemy właśnie tego instruktora mieć. To wszystko od tego zależy. I uwierzcie mi,
że jak sobie tak odżałujecie i pojedziecie dwa razy w roku na jakieś szkolenie, to kompletnie Wam na początek wystarczy, a Wasz poziom umiejętności znacznie, znacznie wzrasta. Więc może zamiast mieć najgłośniejszy wydech albo najfajniejsze kierunkowskazy, warto pojechać na szkolenie i po prostu lepiej jeździć. Żeby nie było sytuacji jak w kolejnym punkcie, że polski motocyklista to jest taki idealny biker na Hayabuse. Czyli poza miastem pełna dzida, na prosty ile tylko się da pruje, a później jak pojawiają się serpentyny, zakręty, to co? To Daniel w Ibizie 1.4 z gazem dogania takiego gagatka i siedzi mu na dupie na tych zakrętach, bo on nie jest w stanie pojechać szybciej niż 70 na godzinę, a Ibiza jest. I tak bardzo często było. Niejednokrotnie jak jeździłem po górach starym samochodem, to byłem w stanie dogonić motocyklistów, którzy przed chwilą mnie wyprzedzali. I oby ten obraz się zmienił, bo zakręty to jest to, co motocykle lubią najbardziej. Nie proste, bo na prostej każdy jest szybki, kto ma jakąkolwiek moc. Zakręty są fajne i tego się trzymajmy. Opony. Ja wiem, że o tym powtarzam bardzo często, ale niestety bardzo wielu motocyklistów zaniedbuje swoje opony. Po pierwsze, mamy już często opony stare, które nie mają swoich właściwości, ale po drugie i równie ważne, zaniedbujemy stan tych opon. Nie sprawdzamy, czy one nie są już, nie mają już jakichś pęknięć, czy na przykład się nie odkształciły, nie wypłaszczyły i jakie mamy ciśnienie w tych oponach, bo to też jest bardzo ważne. Kiedy wyjeżdżamy na złym ciśnieniu, to ten motocykl będzie prowadził się gorzej. Będzie miał albo mniej tej przyczepności, albo opona będzie zużywała się mocniej. Więc warto zwrócić uwagę na tą oponę, bo co z tego, że mamy fajny motocykl, w miarę świeży i mamy beznadziejne gumy założone na ten motocykl, więc frajda z jazdy będzie już o 70% niższa. Założycie nowe opony, rozjeździcie je i zobaczcie, że ten motocykl już prowadzi się inaczej. I to też jest bardzo ważny punkt, który myślę, że 70% motocyklistów gdzieś tak pomija. Wydaje mi się, że z braku tej świadomości. I teraz, żeby nie było, to także mam punkt dla osób, które jeżdżą turystycznie, bo bardzo często jest tak, że nadmiar to jest to, co może określić motocykl turystyczny. Kupujemy za duży motocykl, za ciężki, doładowujemy do niego za dużo kufrów i próbujemy zabrać z domu ze sobą za dużo rzeczy. I teraz widzisz takiego Giesia, że okej, to trochę stereotypowo do tego podszedłem. Powiedzmy, nie wiem, gościa na Tigera 1200 równie dobrze, albo na Africę Twin, która teoretycznie może mieć jakieś właściwości offroadowe, ale on zapakował tak dużo kufrów, na bokach jeszcze sakwy podoczepiał i jeszcze do tego paliwo, a chociaż ma 20 par litrów zbiornik, bo to jest wersja Adventure, to jeszcze z tyłu paliwo ma, albo może tam nie ma paliwa, to jakąś wódkę sobie na wieczór wlał. Nie wiem, nie zaglądałem mu do środka, ale ma tego dziadostwa mnóstwo. Z przodu na gmolach podoczepiał sobie po 10 par świateł dodatkowych, szperaczy, jakby nie wiadomo czego tam szukał i jeszcze dodatkowe właśnie sakwy z przodu. Jeszcze plecaka mu by tylko brakowało, nie? Ale gdzie wtedy by żonę zmieścił? No masakra. Jakby bardzo często okazuje się, że te motocykle stają się tak niesterowne, że ja bym wolał jechać samochodem na ten wyjazd niż motocyklem. Więc nie przeładowujcie się, bo to jest tak, jak kiedyś ludzie frędzelki sobie doczepiali, tak teraz im więcej kufrów w bagażu, tym lepiej. Bo co, pojedziesz dalej? Jakbyś miał więcej kufrów, to Saharę przejedziesz, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Ale tak też nie róbcie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, jakie jeszcze błędy często widzicie na drogach wśród motocyklistów. Nikt się nie obraża i po prostu postarajmy się razem je wyeliminować, żeby jeździło nam się lepiej, bezpieczniej i fajniej. I widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.